Dzień dobry. Chcieliśmy wszystkich przywitać jako letni turnus z Szkoły Sztuki i Myślenia. I ja nazywam się Ogóra Swoboda, prowadzę tutaj zajęcia z malarstwa, rysunku i mam świetną grupę super wspaniałych, zdolnych młodych osób. I postanowiliśmy razem, że zrobimy dwa murale, które będą bezpośrednim odniesieniem do tego, co stało się tutaj dokładnie na Czarnym Chodniku kilka tygodni temu. I chciałabym tylko zadać parę pytań dzieciakom, bo myślę, młodzieży, przepraszam, bo one chyba najlepiej odpowiedzą. Dobra. Kuba, możesz powiedzieć, o czym jest ten mural? No to tak w skrócie mówiąc, ten mural jest strajkiem przeciw wycince drzew wzdłuż torów PKP w Cieszynie. Ja namalowałem wiewiórkę na drzewie. Która z mieszkańców drzewa oczywiście została pozbawiona domu przy okazji tej wycinki. A ten drugi mural? Powiesz coś o tym drugim mural? Oczywiście, ten drugi mural to jest potwór, który zżera pociąg PKP. Potwór zrobiony z liści. Dobra, dziewczyny, chcecie coś dodać? Milena? No i jeszcze ten potwór ma na sobie takie organiczne, jakby to można powiedzieć, tatuaże, tak jak są te hawajskie, żeby też to nawiązywało do tego, no, że tam na tych Hawajach tak niedużo nie wycinają tych drzew i jest więcej tak wolności. Gabi? Tak, są na nim również robaki, ponieważ chroni on mieszkańców drzew. Pomaga im znaleźć nowe domy. Chciałam powiedzieć, że pomaga nam tutaj Martyna i Magda też, to jest anonima, studentki grafiki i malarstwa. No po prostu bardzo wam wszystkim dziękuję za udział i za to, że w ogóle chcieliście zrobić ten mural. Myślę, że to jest w ogóle super sprawa, ponieważ tak naprawdę to, co się stało z drzewami, jest takim czystym wandalizmem i my w akcie protestu stwierdziliśmy, że zrobimy pewną taką odwrotność, że ściana, która była zwandalizowana różnymi niezbyt fajnymi, ciekawymi napisami, teraz została pokryta dwoma muralami i chcieliśmy tą sytuację wrócić, że jakby stworzyliśmy pewne dobro, które na tej ścianie zostanie. Niestety patrząc na to zło, które się stało naprzeciwko, czyli na Czarnym Chodniku. Bo tak naprawdę wszyscy potrzebujemy się nawzajem, wszyscy potrzebujemy drzew. Murale powstawały przez właściwie cały tydzień. Najpierw powstały w pracowni projekty, a potem przyszliśmy tutaj i przenieśliśmy to na ścianę. I chciałam tylko też powiedzieć, że tutaj ten sklep z zieleniem, sąsiedzki sklep ogrodniczy bardzo nam pomógł, dostarczał nam wodę, mogliśmy tam myć pędzle, także bardzo dziękujemy za pomoc. I też dziękujemy pani, która jest właścicielem sklepu Miszmasz, która udostępniła nam ścianę, bo zrobiliśmy to legalnie po pertraktacjach. Więc no, mam nadzieję, że to zostanie, że nie zostanie to zwandalizowane, że po prostu są bardzo fajne obrazy, które myślę, że na tej ścianie długo zakosztą. Jest mi przykro, ponieważ ten mural nie przywróci tych drzew, które zostały wycięte przy torach. Tak. Ale może zapobiec dalszej wycince drzew, jakby tak było. Mamy nadzieję, że głos tych młodych ludzi jest ważny, tak? Że jednak skłoni do jakiejś refleksji, tak jak tak naprawdę każdy mural, który skłania do pewnej refleksji czy wewnętrznego dialogu. I dlatego też zrobiliśmy to i zaznaczyliśmy tutaj swoją obecność na tej ścianie.